Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Na Młynarskiego. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Na Młynarskiego. Dobry wieczór Państwu. Witam Pabianiczan i okolice na wspaniałym wydarzeniu. Do naszego miasta zawitała szansa na sukces, ale dzisiaj będzie się nazywała ten cały koncert zupełnie inaczej. Będzie to szansa na Młynarskiego. Nie muszę mówić, kim dla nas jest Wojciech Młynarski. Wiadomo, znakomity tekściarz i piosenkarz. Rozpoczynając, chciałbym zaprosić jury w osobie pani Adriana Jabłońska. Pani Adriana reprezentuje centralną Polskę, Ksawerów. Bardzo proszę. Kolejnym naszym jurorem jest pani Aleksandra Skonieczna. Witamy serdecznie, reprezentantka Andrzejowa. I ostatni nasz juror, tym razem, najpierw powiem skąd, uwaga, z Włoch. Tak, pan Kuba Anusiewicz. A Włochy to te pod Warszawą. To właśnie ci państwo będą oceniali naszych wykonawców, państwa dzieci. I nie tylko. Myślę, że będzie to ocena rzetelna, prawda? No i zarazem surowa. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać... Nie inaczej. Słucham? Nie inaczej. Ja nie wiem, jak będzie, proszę Panią. To ocena już od państw... będzie rzetelna i surowa. Dobrze, to będzie rzetelnie, dobrze. Proszę Państwa, zasady naszego konkursu są następujące. Ja będę losował numery kosteczek. Jury wie, jaki utwór pod danym numerem jest schowany. No i będziemy mieli wykonawców. Jako pierwszą poproszę na scenę panią Igę Kowalską. Pani Igo, skąd pani do nas przyjechała? Z Pabianic. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Rozumiem, że to jest gdzieś w centrum Polski. Tak. Tak? Dobrze. Do szkoły pani chodzi, czy już studia? Do szkoły. Dobrze. Proszę panią, losuję dla pani pierwszą tasiemkę. O, od razu dziesiątka. Proszę państwa, numer 10. Sposób na bezsenność. Sposób na bezsenność. Mam pytanie, czy profesjonalna taśma, czy amatorska? Profesjonalna. W sumie oczywiście. A ja dodam. A ja dodam, że towarzyszyć Idze będzie druga grupa tańca współczesnego. Przed występem posłuchajmy oryginalnego wykonania, a potem oddaję pani głos. Dziękuję państwu. Cierpimy często na bezsenność. Walczyć z nią nieraz próżny trud. Skręca człowieka na posłaniu. I wreszcie wczoraj istny cud. Znalazłem nagle sposób na nią. Kłopotów różnych, taka moc na porcie składa się codzienną, że kiedy wreszcie przyjdzie noc, cierpimy często na bezsenność.
walczyć z nią nieraz różny trud. Skręca człowieka na posłaniu i wreszcie wczoraj istny cud. Znalazłam nagle sposób na nią. Proszę, słuchajcie mnie uważnie. Oto mój na bezsenność sposób należy. Siłą wyobraźni przywołać twarze kilku osób. Potem się trzeba przyjrzeć im i położywszy się na wznak albo na boku, mniejsza z tym, powoli liczyć tak. Numer jeden to ten pan, co robótki robi podłe. Drugi ten, co za złe ma, że ci w życiu się powiodło. Trzeci z czwartym wzrokiem złym gapią się spod ciężkich powiek. Orzeszkowa kiedyś im poświęciła całą powieść. Numer piąty to ten gość, co cię spycha, by wypłynąć. Numer szósty to ten ktoś, co poderwał ci dziewczynę. Siódmy ten, co cieszy się, że ze strachu przed nim drżysz, a ósmego już nie widzisz. Śpisz, spokojnie śpisz. Przed snem policzyć barany. Poczekaj. Jeszcze przed państwem wystąpiła Iga Kowalska. Dziękujemy bardzo pani. Proszę państwa, tym razem duet. Zapraszam na scenę Zofię Angiel i Lidię Kaczmarek. Oczywiście najbardziej widzów interesuje, skąd panie przyjechały. Słucham. Ja jestem z Pabianic. Ja z Dobronia. O, dwa widzę przyjacielskie, dwie przyjacielskie miejscowości. Gratuluję, gratuluję. Zapraszam panie na podest. Wylosujemy dla pań utwór. Drodzy jurorzy, dziewiątka. Obiad rodzinny. O, proszę państwa, zapraszamy w takim razie na obiad rodzinny. Tradycyjne pytanie, profesjonalna taśma czy amatorska? Profesjonalna. Jak równiutko, brawo, brawo. Najpierw posłuchamy A oczywiście. A jeszcze ja dodam? Przepraszam najmocniej, przepraszam. Ja dodam, że tym razem zobaczycie państwo drugą grupę tańca klasycznego. Myślę, że ten obiad będzie smakował. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty serp bił nas. Bliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta. Nie ma nic mniejszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu ku kuzynkom czterem, z odpowiednim żartem zmierza czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z profelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa,
wdzięków moc w sobie ma. Obserwować można choćby z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością, wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego. Tarty ser, czasami kuzyn, co ma profeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji, prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcą sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziacia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia chciała kiedyś skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując: Everybody love somebody, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i dzieciny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czy bitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu szan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadką kres. Zofia Angiel i Lidia Kaczmarek. Dziękuję paniom bardzo. Dziękujemy. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Na Młynarskiego. Proszę państwa, dalej oceniamy. Chciałbym w tej chwili poprosić na scenę panią Oliwię Brzozowską. Zapraszam bliżej. Dzień dobry. Proszę państwa, po oczach widać, że pabianice, prawda? No prawda, prawda. Oczywiście. Mam pytanie takie nieskromne. Ile pani ma lat? 17. Matko Boska. I skoro z racji wieku, kolejne pytanie. Jaką uczelnię pani zaszczyca swoją obecnością? Jeszcze nie uczelnie, ale pierwsze liceum w Pabianicach. O, to jest wiadomo, poziom taki, że na pewno jakaś uczelnia będzie. Zapraszam na podest. Wyciągnę dla pani z drugiego rzędu. Numer 14. Ktoś, kto mnie lubi. Ktoś, kto mnie lubi. Dobrze, proszę państwa, tutaj również wystąpi. Tak, słucham, kto wystąpi? To tylko jury wie. Tak, oczywiście. Tutaj zobaczymy połowę grupy z drugiej grupy tańca współczesnego. Drugą połowę czy pierwszą? To chyba nie piłka nożna. No chyba nie. Dobrze. Proszę państwa, tytuł mamy w związku z powyższym. Cóż, niech gra prawda najpierw. Jak umiem się pocieszam refrenem tym. Jest przecież ktoś, kto lubi mnie, choć nie znam go i nie wiem gdzie. Gdy się dosyć naprzerażam, gdy się już dosyć naodgrażam, gdy się już dosyć nawyrażam o świecie złym.
którego was rozgrzeszam. Jak starą kieckę w szafie wieszam i tak jak umiem się pocieszam refrenem tym. Jest przecież ktoś, kto lubi mnie, choć nie znam go i nie wiem gdzie. Lecz to już dość, nie trzeba łez. Jest taki ktoś, na pewno jest. Przypadkiem gdzieś mijając mnie przystanie i uśmiechnie się. I to już coś, i to już dość, na pewno jest, jest taki ktoś. Choć ładnie się niektórzy postarali, że zmartwień mam dowoli, szczęścia mniej, lecz kiedy noc rój okien się zapali, gapię się w nie, gapię się w nie i wtedy jest mi lżej, bo mija złość, gdy myślę, że tam mieszka ktoś, kto lubi mnie. I taki ktoś, ni swat, ni brat, odnawia mój intymny świat. Ktoś, ni swat, ni brat, odnawia mój intymny świat. Proszę Państwa, Oliwia Brzozowska, dziękujemy za ten relaks, chill out. Od razu się lepiej poczuliśmy, prawda? Oczywiście. Proszę Państwa, a teraz sensacja. Tak, duet. Zapraszam, Wiktoria Janas i pierwszy mężczyzna. Dawid Worpus. Pan jest pierwszym mężczyzną. Proszę mi powiedzieć, jak w tym gronie kobiecym pan się czuje? W miarę dobrze. Świetnie, no i o to chodzi. A pani, jak się czuje z kolegą? Też w miarę dobrze. Proszę bardzo. A państwo uczą się wy? Wspólnie chodzicie na Nie. jakąś uczelnię? Nie. Nie. To gdzie państwo się uczycie? No ja w Pabianicach w szkole Trójce. A ja we wsi obok Fabianic, tak koło Dobrania, w Hechle drugim. No proszę bardzo, znowuż centrum kraju. Zapraszam w takim razie. A nie, nie ma tanecznych żadnych utworów. To państwo macie tak całą scenę. A ja losuję dla państwa, to nie jest ocena, dwójeczka. Dwójeczka, dwójeczka. To po co babcie denerwować?
No słuszna decyzja. Po co babcię denerwować? Będziecie denerwować państwo babcię, czy nie? Myślę, że nie. Myślicie, że nie. Taśma profesjonalna czy amatorska? Profesjonalna. No, chórem. W takim razie zapraszam najpierw wersję oryginalną, a potem oddajemy głos. A dokładniej informować, babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, jak się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drabce szumna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sąd do Kongomorka, babcia o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie jak po sznurku. Lecz dokładnie informować babci nikt nie spieszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybiera i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. Lecz dokładnie informować babcię nikt nie spieszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się stanie do babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukareczce to wszystko się wyłuszcza i w ogóle się babuni na parter nie wpuszcza. Aż rodzin nie osiągniemy, prawda ta nas krzepi. Sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak już nam będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Przy okazji, proszę państwa, wszystkiego najlepszego dla wszystkich babci. Dziękuję pani Wiktorii Janas i Dawidowi Worpusowi. Proszę państwa, dalej śpiewamy. Zapraszam panią Maję Kociołek. Witamy serdecznie. Pani Majo, ja słyszałem, że pani ma, jak na kobietę, dość nietypowe hobby. Tak. Co to za hobby, proszę powiedzieć? Piłka nożna. Hmm. Proszę bardzo, a gra pani w jakimś klubie? Kiedyś grałam. I co to był za klub? PTC Pabianice. A, proszę państwa, no Barcelona. Dobrze, przystępujemy do losowania. Chce pani na podium czy na płaskim? Na płaskim, dobrze. Numer 6. Jeszcze w zielone gramy. No idealnie dopasowana do boiska piosenka. Proszę państwa, najpierw wykonanie mistrzów, a potem oddajemy głos. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Thank you.
przez kolejny krót nie ma je. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w nos, czy w upał w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie sprzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie i kar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Dziękujemy bardzo. I kolejna wykonawczyni. Zapraszam na scenę Julię Lipińską. Pani mieszka w? W Pabianicach. Duże miasto, owszem. Proszę mi powiedzieć, trema jest? No tak troszeczkę. Na szczęście tak mnie lampy oślepiają, że nic nie widzę. Proszę panią, na sali nie ma nikogo. Dobra. Dobrze. Pani posłucha, jaka cisza.
No kto to powiedział? Jest tu jeden człowiek, który po prostu no, przyszedł, będzie potem sprzątał salę. No dobrze, dobrze. Proszę państwa, przed nami Julia Lipińska, a ja wyciągam coś. O, jest. Widzicie? Ja bez okularów. Dobrze, to jest jakaś tam cyfra. Szczęśliwa liczba, tak. 13. Bardzo szczęśliwa. 13. Taka piosenka, taka ballada. O, no to baba, nie taką piosenkę, taką balladę. Słucham, ktoś wystąpi jeszcze. I oczywiście teraz w tle zatańczą po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru dziewczynki z pierwszej grupy tańca współczesnego. Ale to nie będzie cała grupa. Na całą jeszcze poczekamy. Widzę po kolorze, że profesjonalnie śpiewa. Oczywiście. Zapraszam, podest dla pani. Taka piosenka, taka ballada, co wie kto ciężar na siebie zadał. A kto swe życie w czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz. Można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Oj, lubicie wy piosenki z byle jakich słów i nut, co sprzedają swoje wdzięki, ale zimne są jak lód. Albo tanim makijażem pacykują ten nasz świat. No a mnie się ciągle marzy już od kilku ładnych lat. Taka piosenka, taka ballada, co byle czego nie opowiada. Bo słów i szkoda, bo krew nie woda, bo nagli czas. Taka piosenka, taka ballada, która naszemu życiu wykrada. W nagłym porywie to, co wstydliwie skrywamy w nas. Taka piosenka, taka ballada, co dzień i noc się za wami skrada. Depcze po piętach, czujna, natrętna, jak anioł stróż. Taka piosenka, taka ballada, co wie kto ciężar na siebie zadał. A kto swe życie czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz. Można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Z tą piosenką ci do twarzy ludziom trwina wciąż nie w smak. No a mnie się ciągle marzy, ale mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi. Bo słów jest szkoda, bo krew nie woda, nie woda krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w gniew. A mnie się marzy taka ballada, co cudzych grzechów się nie spowiada. Sercem się rządzi i nie zabłądzi tandetny kram. I zawsze kiedy nad kartką siadam, wierzę, że znajdę taką balladę, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. Że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. Dziękuję. Poczekaj. Pani Julia Lipińska, no i co? Pomyliłam tekst? No nie, udało się. No, bez stresu. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A teraz proszę państwa, sensacja. Aż sześciu wykonawców na scenie.
Zapraszam panią Hanię Jakubek, Julię Smolarek, Zosię Sobieraj, Łucję Kacperowską i dwie gwiazdeczki. Tak, takie mam hasło, już proszę. Matylda Mazur i Julia Smolarek. Dlaczego pani to powiedziała? Nie, chciały Julia być pod przykrywką. Julia Ulianowicz. Ale panie chciały być pod przykrywką. No już takie mają sceniczne... Pseudonim z artystycznym. Pseudonim, oczywiście. Jedno pytanie. Czy... Za pani zadam. Czy się pani denerwuje? Bardzo. A pani? Trochę. No to myślę, że coś dziewczyny zaśpiewają. Jedna bardzo, druga trochę. Proszę państwa... Przejmująca szczerość. Mam najpierw wylosować. Dobrze, 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 bo tutaj, proszę państwa, jest nie dosyć, że sześciu wykonawców, to jeszcze dużo dziewczyn wystąpi. Numer trzy. Róbmy swoje. No a skoro taki utwór i róbmy swoje, to pierwsza grupa tańca klasycznego, czyli najmłodsze nasze tutaj baletnice, pokażę dokładnie, co to znaczy. Róbmy swoje. Będzie się działo. Proszę państwa, 16 dziewcząt. Gdzie jest Zosia? Bardzo proszę, na podest. Zosiu, profesjonalna czy taka amatorska? Profesjonalna. Dobrze, dobrze. Mistrz, a potem śpiewacie. Róbmy swoje, by tę paranoję znieść. Róbmy swoje, wróćmy słowu sens i treść. Twarz, wróćmy słowu, bo bez twarzy największe słowo nic nie waży. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje. Pił wina dzban i rzekł do synów: oto szczeki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto siatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden synów zresztą ham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno. Róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skąpiutko, od na własną miarkę. Zmyślmy coś, chociażby arka. Tatusiu! Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto trudno twoją chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze czuć się chce. Mieć ponurą, skromniutko, od Amerykimy! Róbmy swoje, może tu coś da, kto wie? Napotkał nobla kum. Powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż ci gna, choć starasz się od świtu, ty progu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak? Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu, sens, działaniu racja, próbujmy więc, a nóż fundacja. Wystrzeli! Róbmy swoje, może to coś da, kto wie? Ukształtą
podobała nam się raz. Opinia mówiąc kurczę, rozsądku krztyny nie ma w was. Inteligentny twórcze, na łeb wam pali się ten kramarz. Sypią się ten drzazgi, o skórze myśleć czas, a wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przed to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze czuć się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolne słowa. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu brawo bi. Róbmy swoje, a ty zdrowie nasze pi. Jedno jeszcze paranoje, przytrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co wyjść. Dziękujemy bardzo, to było świetne, naprawdę świetne. Paniom również dziękujemy. Oddaję mikrofon. Dziękujemy. Proszę państwa, no to była największa grupa w całości. W całości i maluchy, i śpiewaczki. A w tej chwili zapraszamy solistkę. Panią Abigail Jaros. Halo, halo. Dzień dobry. A, dzień dobry pani. Proszę panią, ja mam takie jedno proste pytanie. Ile lat pani śpiewa? Powiedziałabym, że praktycznie od dwóch, kiedy miałam 2 lata, ale nie jestem pewna. Ale tak profesjonalnie czyli zaczęłam chodzić na zajęcia, odkąd miałam 7-8 lat, jakoś czyli tak. Czyli około 35 lat na scenie. Rozumiem, rozumiem. No proszę państwa, przy takiej praktyce myślę, że to, co ja wylosuję, będzie rewelacyjnie zaśpiewane. Ja tak po kolei, no bardzo ładna cyfra. Szanowny jury, 12 dla pani poproszę. Moknie w deszczu diabeł. Jestem pewna, że mi pójdzie przynajmniej w miarę dobrze. Proszę państwa, skromność, uroda. Najpierw mistrz, a potem zapraszam. Na ziemi czy na podeszcie? Na ziemi. Proszę bardzo. A niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, nie. Kiedy tak na niego patrzę, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. Moknie w deszczu diabeł, moknie długie dnie. W kieszeń sadził słabe, chytre rączki dwie. A w chytrych rączkach na kieszeni dnie. Cyrograf na mą duszę ma. Moknie w deszczu diabeł, moknie długie dnie. Ene due rabe, wierzyć mu czy nie, że on potrafi, że chce, bardzo chce ustawić w życiu mnie. A niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, niech. Kiedy tak na niego patrzy, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. A niech sobie moknie smutny impresario za grosze dwa. Szydzi z niego rynna deszczową arią, szydzę i ja. Moknie w deszczu szatan, obok niego zaś. Moknie w deszczu szatyn, ma na imię Jaś.
Jaś mnie w życiu też ustawić chcę, bo kocham mnie, bo kocham mnie. Jaś mnie złości, złości, tak jak mało kto, bo do uczciwości mnie namawia wciąż. Jaś ma kumpla, który ile tchu wciąż przytakuje mu. Aha, a niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, niech. Kiedy tak na niego patrzy, z tym zwok nie bierze mi śmiech. A niech sobie moknie smutny impresario za grosze dwa. Szyjdzie z niego rynna deszczową arią, szydzę i ja. Moknie w deszczu diabeł, moknie w deszczu jaś. Perspektywy słabe, z każdym można wpaść. Ten za uczciwy, tamten jak na złość. Nie głupi dość i szpetny dość. Kogo wybrać jedna? Nie wiem, nie wiem, nie. Chyba Jasia jednak, zwłaszcza, zwłaszcza, że ten jego kumpel pod paletkiem ma skrzydełka białe dwa. Brawo, brawo. Proszę poczekać chwileczkę. Ja myślę, że pseudonim artystyczny już pani ma, Abigail, z takim imieniem. Oczywiście mam. Gratuluję. Mogę nawet powiedzieć. Jest to pseudonim Abigale. Proszę. I przy okazji autopromocja. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Do widzenia. Szansa, 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 szansa. Proszę Państwa, tam baletnice, które są za kotarą, powiedziały mi, że źle zapowiedziałem wykonawcę, bo powiedziałem, posłuchajmy najpierw mistrza. No płeć mi się pomyliła. To była mistrzyni. Najmocniej przepraszam. A w tej chwili proszę o kolejnych wykonawców. Poproszę panią Martynę Rydz, Monikę Minas i Kingę Namyślak. Zapraszam bliżej, proszę się mnie nie bać. Proszę się uśmiechnąć. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Co pani jadła na śniadanie? Kanapki. Świetnie. Kolejne pytanie. Długo pani ze sobą śpiewacie? Od 3 dni. Proszę państwa, no rewelacja. I panie są z? Pobianic. Wszystkie 3? Tak. Proszę państwa, kanapki, 3 dni śpiewu. Można występować na scenie, prawda? Przystępuję do losowania. No, trio na piątkę. Chłopiec na dłużej. Zapraszamy. Najpierw oryginał, już tak lepiej brzmi, prawda? Oryginał, a potem oddaję głos panią. Chłopca na dłużej, co zabierze mnie? Nie podróżę przez alejki. Znam chłopaków rozmaitych, złych i dobrych, szczerych, skrytych, lecz od wielu mgłą spowitych dni. Przemierzając fotografię, tańcząc przy grającej szafie, ciągle marzę, by się trafił mi. Chłopiec na dłużej, co zabierze mnie w długie podróże, przez alejki w mgle, z akacji w róże i z woskowych łez. Chłopiec
Chłopiec na dłużej, gdzie on jest? Lecz choć się rozglądam bacznie, ledwo tylko co się zacznie, za dni parę nastrój pryska już. Często wmawiam sobie siłą, że jest dobrze, że jest miło, lecz nie mogę spotkać ani już. Chłopca na dłużej, co zabierze mnie w długie podróże przez alejki w tle. Z akacji w różach i z woskowych łez. Chłopiec na dłużej, gdzie on jest? Nadzieja zgaśnie, zanim dzień zmęczony zaśnie, nim się najczarniejszy przyśni sen. Wierzę, wierzę w cud olśnienie, kiedy jedno serce drgnienie nie omylnie wskaże, że to ten. Chłopiec na dłużej, co zabierze mnie w długie podróże przez alejki w mgle. Są róże, szepnie wiosną bez. Chłopiec na dłużej jest, przy tobie jest. Panie uciekły od razu, ale serdecznie, serdecznie dziękujemy za wykonanie. A w tej chwili chciałbym poprosić panią Jagodę Śpionek. Witamy serdecznie. Tradycyjne pytanie, jaką uczelnię pani reprezentuje? Pierwszą, najlepszą w Pabianicach. To znaczy? No, pierwsze liceum ogólnokształcące. No, najlepsze. Rozumiem, tu jest dyrekcja na scenie. Znaczy wśród publiczności nie. Dobrze. A to w takim razie jaką średnią ocen pani ma? Wyśmienitą. Bardzo dobra odpowiedź. No to dla wyśmienitej średniej ocen wylosujemy ocenę. Uj! Jedyneczka. Czy to przypadek? No nie, wszystko się cudownie składa. Jedyneczka to... Właśnie. Moje serce to jest muzyk. No właśnie. I do tego utworu po raz drugi dzisiejszego wieczoru zobaczymy baletnicę z drugiej grupy tańca klasycznego. Zapraszamy. Zaszaldzono z jakimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który związ orkiestry, on jest każdy człowiek i grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce... Świat wokół mnie wie, czego chce i radzi mi nieraz. Plan jaki zrób, uszy suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stop. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zwykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zbiał z orkiestry, bo nie z każdym lubił grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm.
ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Krąg ludzi moc, duma co noc, nad samotnością swą. Gęściej od gwiazd, po środku swych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna, każdego dnia, na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który zwiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi ją grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Muzyk, który zwiał z orkiestry, bo nie z każdym lubił grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Moje serce to jest muzyk, który zwiał z orkiestry, bo nie z każdym lubił grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Moje serce to jest muzyk, który zwiał z orkiestry, bo nie z każdym lubił grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Brawa, brawa, dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, troszkę prywaty. To jest jeden z moich najukochańszych utworów Wojciecha Młynarskiego i to w tym wykonaniu Ewy Bem. A w tej chwili zapraszamy na scenę panią Julię Chruścińską. Proszę Panią, chciałbym się dowiedzieć, od kiedy Pani śpiewa i czym jest dla Pani śpiew? Śpiewam od 7 lat. W sumie to od dzieciństwa, ale ćwiczę od 7. Jest dla mnie w sumie życiem. Proszę. Proszę bardzo. A jakieś inne zainteresowania? Sport, spanie, lenistwo. Proszę Państwa, to ja myślę, że większość sali to spanie i lenistwo to jest miłe zainteresowanie. Przystępuję do losowania. Trema jest? Leciutka. Trochę jest bardzo. Dobrze. No. To leciutko. Nie, to będzie na 7. No, szczęśliwa cyferka. Szczęśliwa liczba. No. 7 to jesteśmy na wczasach. To chyba pasuje. Chyba tak, chyba tak. Pani droga Ado. Tak, a ja dodam, że na te wczasy pomoże nam się też przedostać pierwsza grupa tańca współczesnego. Najpierw utwór oryginalny, a potem oddajemy głos. Orkiestra przygrywa sykocznego beginał. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko.
nurt jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum czasowiczów tu spleciony gęsto. Siedzę tutaj sama, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie was, wie, że nadszedł czas, gdy kimś na bańce. Czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lewart, tam jest, gdy masz farty, dziewczę chwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysie z tenusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, Pucio, Pucio. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego bygina. To nie twoja wina, że podrywam cię. To panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj. I każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to by wciąż od nowa. A on już za bas i ma w oczach blask i głośno woła. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od jakże sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Ta panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze. Skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc nadzwiązywa wszystko. Cały turno śpi, a wśród innych śni i nasz basista. Że dookoła szum, na parkiecie tą przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła. Stop orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska buzy śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, Pucio, Pucio. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Thank you.
Brawa, brawa. Dziękujemy pani Julii Chruszcińskiej. Szansa, 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 szansa na Młynarskiego. Proszę państwa, ja zauważyłem, że jury się rozbawiło. Ja myślę, że czas na urlop zimowy. Uczestnicy programu ocenią was śpiew również surowo. Proszę państwa, a w tej chwili zapraszamy panią Zofię Bartczak. Droga pani Zofio, z tyłu siedzi rodzina, słyszałem. Tak. Kto przyjechał? Dziadkowie, chrzestna i mama oraz brat. Czyli dwa rzędy z tyłu. Można tak powiedzieć. Rozumiem. Jedno krótkie pytanie. Jaką jest pani uczennicą w szkole? Myślę, że zdecydowanie dobrą. Brawo! A skoro tak, to jaki przedmiot pani nie znosi? Technika z pewnością nie należy do grona lubianych przeze mnie przedmiotów. Proszę państwa, pełna wypowiedź. Z przodu też rodzina? Nie. Nauczyciel techniki. Na szczęście nie. Dobrze. Proszę państwa, losujemy. Numer 4. 4 to chirurgia plastyczna. Pani Ado. No a skoro chirurgia plastyczna, to zobaczymy teraz ponownie dziewczynki z drugiej grupy tańca współczesnego. Pokażę własną interpretację tej chirurgii plastycznej. Oddaję głos. Proszę bardzo. Jak ją odmienić? Zachodzisz w głowę, tę twarz co w lustrze skrzeczy. A ja wyjaśnię ci w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi. Buzię masz ryjowatą. Jak ją odmienić? Zachodzisz w głowę tę twarz, co w lustrze skrzeczy. A ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci rypalos, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całkiem długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić wam twarz bez wątpienia. Myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia, bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci rypalos, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo pani Zofia Barczak. Tam, proszę się jeszcze raz serdecznie pani dziękujemy za wspaniały występ. Proszę państwa, a teraz pani Julia Kochaniak. Witam. O, zauważyliście państwo, jak powolutku stres jest? Jest, bardzo jest. Bardzo jest, to może przysuńmy się bliżej ludzi, oni grzeją. Będzie milej. I takie pytanie, czy gra pani na jakimś instrumencie? Już nie, grałam kiedyś na oboju. Oboje? Na oboju. Oboju, rozumiem. Proszę panią, no cóż, losuję. Ja wiem, co to jest obój, to ktoś tam się śmiechnął. Numer 11. 11 to ogrzej mnie. Normalnie intuicja, bliżej ludzi, niech grzeją. Oddaję głos. Chcę mieć gorączkę, give me fever, rozpal mnie. Blada kuzynko, mel pomeno, jedną zagraną dobrze sceną, rozpal mnie. Ogrzej mnie, świecielka, słupik, marzę, kordonie w nocnym barze. Dzień czy noc, czy też skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja dusza niezmiennie prosi tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności, ogrzej, ogrzej mnie, rozpal mnie, niedokończona zdań wymianą kłótnią. Ogrzej mnie, mój świecie, ogrzej, rozpal duszę mą boskona, do 100, do 200, do 1000, do miliona. Wsłuchaj się w duszy mej prośby natarczywe, chcę mieć gorączkę, give me fever. Rozpal mnie, blada kuzynko, mel pomeno, jedną zagraną dobrze sceną, rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie. Świecie utkany z głupich marzeń, akordeonie w nocnym barze, ogrzej. Ogrzej mnie. A świat na to odpowiada, normalny duszy stan. To nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaję uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodę, z którą rozstałam się tak młodo. Ogrzej, ogrzej mnie, rozpal mnie, chwila szaleństwa i radości mej tożsamości, niezmienności. Ogrzej, ogrzej mnie, mój świecie, rozpal moją duszę aż do końca. Zamień w duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę, give me fever. Rozpal mnie, świeć
świecie utkany z głupich marzeń, o kordonie w nocnym barze ogrzej. Ogrzej mnie! Świecie utkany z głupich marzeń, o kordonie w nocnym barze ogrzej. I chwileczkę. Julia Kochaniak. Dziękuję. Myślę, że poczuliśmy się wszyscy troszkę ciepło, prawda? Mam nadzieję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A przed nami ostatnia wstążeczka i ostatni wykonawca. I zarazem rodzynek. Proszę Państwa, zapraszam na scenę pana Dawida Worpusa. Śmiało, śmiało, panie Dawidzie, śmiało. Pytanie, co pan robi w domu? Lubię grać na pianinie. A komputer? No nie, to szczególnie nie. Proszę państwa. No to jedno pytanie nasuwa się. Jakiś sport? Szczególnie lubię grać w tenisa stołowego. Tak. Lubię też oglądać piłkę nożną. No tak, to jest sport. No i już. I już. Dobrze, dobrze. Proszę pana, został ostatni numer 8. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Ależ pan wyrosował. A skoro wiosna, chociaż za oknem zima, to dziewczynki z pierwszej grupy tańca współczesnego zrobią wszystko, ażeby faktycznie państwo poczuli, że ta wiosna już nadciąga, a to również wszystko dzięki spódniczką, które zostały specjalnie przygotowane przez naszego kostiumologa Andrzeja Cieślika. Mam nadzieję, że będzie bardzo wiosennie i że te dziewczyny będą dobre dla ciebie. Panie Dawidzie, zazdroszczę i oddaję głos. Nie sam przecież cierpię, a zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka. Niech powie ktoś, komu się zdarzy nawodniać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No, co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe. I sam przecież cierpię. I sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądź nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń połąka. Bądź domka, bądź domka. Wiosną, oj lubcie, dziewczyny.
Brawa! Wielkie brawa! Dawid Workus. Dziękujemy panu bardzo. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. No, proszę państwa, rzeczywiście wiosenne spódniczki, piękne. Nasz pan Andrzej się postarał. A w tej chwili, proszę państwa, sprawa do jury. Gorąca prośba, żebyście państwo uczciwie i rzetelnie wykonali swoje obowiązki obywatelskie. Żebyście państwo wyznaczyli zwycięzcę naszej szansy na Młynarskiego. Ale my już jednogłośnie zdecydowaliśmy, prawda? Prawda. Prawda. Uwaga. Wszyscy dzisiaj wygrali. Rzeczywiście brawa. Wszyscy wygrali. To ja nie wiem, po co ja tu byłem. Telewizja Polska podziękuje państwu za tych wszystkich. I cóż, no, finał. Zapraszam wykonawców. Marzeń i szalenie nam do twarzy. Z naszym wschodnioeuropejskim stylem bycia, choć nie zawsze dobrze wiemy, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy. Jedna sprawa jakoś trzyma nas przy życiu. Z obłoków nie spadliśmy tu, udawać los człowieczy. Poglądów naszych PZQ i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych chwil i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak tam sami. Choć nie trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram, w których miejscach życiorysie zostanie zawsze nam. Nagrywa bank, ryzyka smak i gorzki smak przegrany. Daleki cel i masz podjarty z drogi poplątane. Którejś wiosny albo zimy przystaniemy i stwierdzimy, że nas bawić to przestało, że nas nie ma. Że się nagle nasze życie odmieniło w dobrobycie. Więc powtórzmy, nie znikniemy. Z obłoków nie spadliśmy tu, udawać los człowieczy. Poglądów naszych PZQ i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak aksami. Od nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram, w której miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam. Nagrywa mak, ryzyka smak i gorzki smak przegrany. Daleki cel i masz podmiotce z drogi poglądane. Nagrywa mak, ryzyka smak, daleki cel. Proszę państwa, rozumiem, że bisujemy. Proszę państwa, myślę, że powtórzymy koncert. Ale nie dziś, bo nasi wykonawcy są naprawdę zmęczeni, naprawdę zestresowani. Już nie mówiąc o opiekunach, bo ja ich trochę znam i widzę ich twarze.
są przerażeni. Równie przerażona pewnie była nasza pani dyrektor, Maria Wrzosmeus, którą w tej chwili chciałbym poprosić na scenę. Pożyczę. I oddaję pani dyrektor głos. Proszę państwa, ja nie byłam przerażona, ja byłam zachwycona. I myślę, że tak samo mogę powiedzieć za państwa, że państwo również świetnie się dzisiejszego wieczoru bawili. Proszę państwa, repertuar, który został wybrany tutaj przez naszych instruktorów na dzisiejszy wieczór, nie był łatwy, ale przemyślany, z tekstem, mądry i taki, który naprawdę daje szansę na to, że Wojciecha Młynarskiego będziemy pamiętać jeszcze długie, długie pokolenia. Serdecznie dziękuję za ten wybór, za przygotowanie tych wspaniałych naszych artystów. Na pewno państwo sobie zdajecie sprawę, jaki to jest wysiłek dla nich i dla wszystkich, którzy przygotowali ten dzisiejszy koncert. A byli to Ada Jabłońska, Aleksandra Skonieczna, Kuba Anusiewicz, Joanna Urbaniak-Woźniak, proszę państwa, dzisiaj piękny wieczór, który również chcielibyśmy, żeby szczególnie babcie i dziadkowie zapamiętali na długo. Dziękujemy serdecznie państwu za to, że jesteście z nami i za to, że towarzyszycie i wspieracie talenty waszych wspaniałych wnucząt. To jest dla nas bardzo ważne. Ja bym chciała przedstawić dzisiejszych wykonawców i proszę o wielkie, wielkie brawa dla nich. Iga Kowalska, Zofia Angiel, Lidia Kaczmarek, Oliwia Brzozowska, Wiktoria Janas, Dawid Worpus, Maja Kociołek, Julia Lipińska, Hania Jakubek, Julia Smolarek, Zosia Sobieraj, Lucja Kacperowska, Gwiazdeczki, czyli Matylda Mazur i Julia Ulianowicz, Abigail Jaros, Martyna Rydz, Monika Minias, Kinga Namyślak, Jagoda Śpionek, Julia Chruścińska, Zosia Bartczak, Julia Kochaniak, Dawid Worpus, Natalia Kacprzak. Ja mogę wymienić wszystkie imiona po kolei. Gorzej z nazwiskami, bo będę mówić z pamięci, ale nie, bo już są dzieci zmęczone. Wszystkie moje wspaniałe tancerki. Taniec to pasja i to widać, z jaką chęcią przychodzicie, jak powtarzacie wielokrotnie, jak znosicie czasami mój stanowczy głos, że jak coś trzeba powtórzyć. Mam 43 w tym momencie dziewczynek pod opieką, więc jest to naprawdę duża grupa i nie dałabym rady, gdyby również nie państwo, czyli rodzice, którzy mi zaufali, którzy jesteście zawsze dla mnie pomocni, kiedy coś potrzebuję, za to bardzo, bardzo dziękuję. A tu myślę, że podobało się i że należą się ogromne brawa. Adusia, talizmany.